Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś porozmawiamy o słodkich bombelkach w internecie. Niedawno obchodziliśmy dzień dziecka, chwilę wcześniej świętowaliśmy dzień matki, więc czas porozmawiać o tym, jak matki i dzieci pokazują się, czy też jak występują na mediach społecznościowych, a szczególnie na Instagramie. Takie słodkie bombelki e, mówią nam wiele o samych matkach, ale używając języka socjologicznego, mogą też nam powiedzieć wiele o wzorcach macierzyństwa czy szerzej rodzicielstwa w Polsce. I właśnie o tych wzorcach, czy to będzie Anna Lewandowska, czy czy Maja Bochosiewicz, a może Zosia Zborowska, a może ktoś zupełnie inny. O tych wzorcach macierzyństwa porozmawiam dzisiaj z naszą ekspertką, a jest nią Małgosia Gawrońska z Wydziału Socjologii UW, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych. Cześć Małgosiu. Cześć, dzień dobry. Przyglądasz się instamatkom. Dla słuchaczy krótkie wyjaśnienie, czym są instamatki? Instamatki to są influencerki parentingowe, które na Instagramie publikują treści związane z rodzicielstwem i przede wszystkim macierzyństwem. Między tym instamatką, influencerką parentingowym, bardzo dużo trudnych słów, przyglądasz się na Instagramie. No i właściwie no, z pozoru takie zdjęcia no, są całkiem podobne do na przykład memów z kotkami, bo to są miłe bobaski na różowym tle, tak jak kotki, miłe e, oku, albo pieski, miłe oku. Natomiast ty szukasz w tych zdjęciach zupełnie innego, głębszego sensu. Co te zdjęcia mówią tobie jako socjolożce i czego tam szukasz? Mi jako socjolożce te zdjęcia mówią przede wszystkim o tym, jaki... Jakie są pewne społeczne, kulturowe wyobrażenia na temat macierzyństwa, jakie są normatywne wymiary macierzyństwa, czyli czego oczekujemy po tak zwanej dobrej matce. I to jest też dosyć ważne, żeby to podkreślić, że ja w swoim badaniu nie patrzyłam na to, Jakie właściwie jest macierzyństwo kobiet, których profile obserwowałam, bo tego się oczywiście z ich zdjęć na Instagramie dowiedzieć nie możemy. Natomiast, właśnie bardziej zastanawiałam się, co ich sukces na Instagramie, bo obserwowałam popularne Instamatki, mówi nam o tym, co my jako społeczeństwo sądzimy o macierzyństwie, jakie ono w naszym wyobrażeniu powinno być. Jakie ono powinno być? To macierzyństwo, tak myślę o macierzyństwie jako takim, to czy ono musi być spójne z tym macierzyństwem w sieci? To zanim przejdziemy do tych wzorów, to jeszcze powiedz, czy to cyfrowe macierzyństwo? kiedyś w literaturze nazywane Digital Motherhood, czy ono musi być takie samo, czy znaczy skąd założenie, że ono jest takie samo jak takie macierzyństwo, które mamy poza siecią? Ja myślę, że ono absolutnie nie jest takie samo i chyba będzie jakimś dużym truizmem, jeśli ja powiem, że to, co pokazujemy w sieci nie do końca odzwierciedla to, co się dzieje w naszym realnym życiu. Siłą rzeczy te obrazy są wyidealizowane i takie bardzo przefiltrowane przez, przez różne, różne filtry, że tak powiem. Natomiast to, że ono się różni i to, że pokazujemy siłą rzeczy pewne obrazy bardziej wyidealizowane, to nie znaczy, że to nie ma wpływu na nasze realne życie, bo jednak siedzimy w tych bańkach, oglądamy te obrazy i siłą rzeczy trochę do tego właśnie wyidealizowanego stanu aspirujemy. Natomiast myślę, że zdecydowanie. To nie są dwie te same, takie same rzeczywistości. To jakie są te wzorce, które wyszczególniłaś? Bo no, pewnie większość słuchaczy, mówiąc już dalej staropolszczyzną, skrolowało kiedyś Instagrama i widziało mnóstwo zdjęć matek, dzieci, bąbelków, piesków, może też i ojców nawet. No i być może nie zwróciliśmy uwagi na to, w jakie wzory się to układa. Powiedz nam, Małgosia, jakie wzory macierzyństwa, czy też te obrazy kulturowe macierzyństwa można wyróżnić na takim Instagramie? Te wyniki mojego badania są dosyć pesymistyczne, ponieważ to co to co ja zaobserwowałam to to, że przede wszystkim to jest bardzo tradycyjny model rodziny, bardzo tradycyjny model podziału ról wewnątrz rodziny, takiego podziału płciowego. Więc w gruncie rzeczy nie zaobserwowałam tam niczego nowego, co było dla mnie nieco zaskakujące, ponieważ kiedy myślimy o mediach społecznościowych, to właśnie często myślimy o nich jako takiej przestrzeni demokratyzacji, takiej przestrzeni właśnie przełamywania pewnych, pewnych wzorców i pe przełamywania pewnych norm. Myślę, że ta idealizacja, o której ja mówię, ona się odbywała na pewnych trzech poziomach. To znaczy, z jednej strony był ten wyidealizowany obraz rodziny, rodziny nuklearnej opartej na heteroseksualnym małżeństwie. Poczekaj, tu postawimy nawiasik. Na rodzina nuklearna to jaka rodzina, dla nie socjologa? To jest rodzina składająca się z rodziców i dzieci. Tak, bardzo prosto mówiąc. Więc to był ten, ten główny obraz, który, który można było zaobserwować. Ta rodzina oczywiście była bardzo. Zgodna, co było również, również może zaraz to będziemy mogły porozmawiać więcej. Ciekawe narzędzia były stosowane, żeby tę zgodność i trwałość tej rodziny podkreślić. Drugim poziomem była taka idealizacja samej matki i macierzyństwa, ona też mocno wpisywała się w pewne dyskursy związane w ogóle z taką idealizacją kanonów piękna, często nieosiągalnych dla wielu ludzi. No i na koniec idealne były również dzieci. Te słodkie bombelki, o których mówisz, były absolutnie perfekcyjne. Kto ma, ten wie, jak wygląda y, macierzyństwo bez fikcji, bo i takie profile przecież można znaleźć y, gdzieś w internetach. No ale mówisz o tych narzędziach ciekawych. To ta figura zgodnej rodziny, za pomocą jakich technik była osiągana na tych Instagramowych kontach? Wspomniałaś też o ojcach, może o tym też będziemy mogły porozmawiać, ponieważ to jest dość ciekawe. Ci ojcowie byli obecnymi, nieobecnymi tego badania, takimi wielkimi, obecnymi, nieobecnymi, można powiedzieć. I właśnie ta zgodność rodziny była przede wszystkim podkreślana tym, że ten ojciec tam jest. To jest rodzina, można powiedzieć w cudzysłowie, po Bożemu: wszystko się odbyło, był ślub, była biała suknia, są dzieci, budujemy dom. Natomiast ten ojciec pojawiał się szalenie rzadko na zdjęciach. Zdjęcia samego ojca z dziećmi to był 1% wszystkich zdjęć, które ja analizowałam. A analizowałaś 1704 fotografie? 1724. Przy czym później takiej bardzo pogłębionej analizie poddawałam 100 najpopularniejszych. Więc tych zdjęć było całkiem sporo. To były zdjęcia umieszczone na 10 profilach na przestrzeni 6 miesięcy. Więc też starałam się, żeby to był taki okres czasu, żeby rzeczywiście wyłapać, wyłapać jakieś różne sytuacje. I ja 1% zdjęć z ojcami. Z samymi ojcami, z dziećmi. Takich zdjęć rodzinnych było nieco więcej. Wydaje mi się, że to było 3% w tej próbie, w tej próbie 1700 zdjęć i w tych chyba 6% w tej próbie 100 zdjęć. Co też jest ciekawe, bo pokazuje, że te zdjęcia rodzinne cieszą się popularnością. Tak? One odstają w tej grupie najpopularniejszych zdjęć. Więc to też jest dosyć, dosyć ciekawe, dlaczego właśnie one są takie popularne i chętnie lajkowane. Natomiast no właśnie tak, że ten ojciec pojawiał się rzadko. On się pojawiał bardzo rzadko, a jeśli już się pojawiał, to właśnie zazwyczaj na tych fotografiach rodzinnych. Te fotografie rodzinne można sobie wyobrazić, ja je nazwałam insta świętą rodziną, ponieważ te zdjęcia od razu nasowały na myśl skojarzenie z taką ikoną świętej rodziny. To były takie bardzo statyczne, statyczne rodzinne portrety. Takie jak kojarzymy z szuflad naszych babć, z ładnie ubranymi dziećmi. No, ale u naszych babć nie było czterech świątecznych takich samych sweterków. Nie, no właśnie. Te sw sweterki to jest ciekawa rzecz, to się pojawiało bardzo często. Mianowicie rodzice byli ubrani w dopasowane stroje ze swoimi dziećmi. Oczywiście to często były zdjęcia na przykład właśnie świąteczne. W, w swoją drogą Boże Narodzenie też niesie ze sobą wiele symbolicznych znaczeń, które my jako socjologowie gdzieś odczytujemy. Co nam mówią te świąteczne zdjęcia i dlaczego właśnie są świąteczne i bożonarodzeniowe. Natomiast właśnie to, to ubieranie dzieci i rodziców w dopasowane stroje, nawet jeśli to nie były takie same świąteczne sweterki, chociaż to się zdarzało, to przynajmniej na przykład wszyscy byli ubrani w tym samym kolorze. Ja to też odbieram, ponieważ też stosowałam taką metodę analizy tych zdjęć semiologiczną analizę zdjęć, więc to szukałam się trochę znaczeń ukrytych w tych obrazach. Ja to odczytywałam, właśnie jako pewien sygnał, że nasza rodzina jest zjednoczona, nasza rodzina jest taką całością. Tak, tak. się, ale te, 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 te połączenia i. i tych na przykład sweterków, albo pokazanie tej, tej jedni, no to zwraca uwagę na tę teorię, do której się powołujesz. I nie będziemy tu rozwodziły się nad teoriami socjologicznymi, ale bardzo ciekawa jest ta rama, którą stosujesz w swoich badaniach, bo mówisz o tej koncepcji displaying families, czyli demonstrowania rodziny. I tam jest takie założenie, że rodzina nie tylko jest, czyli robi i działa, ale też musi wyglądać. I zastanawiałam się, to, czytając y, y, Twoje teksty, czy to jest coś nowego, że ta rodzina musi wyglądać właśnie w te cztery sweterki ubrana takie same, czy też na biało, Samo. Czy to tak zawsze było? Bo oczywiście, nowe media pozwalają nam tutaj no, ten proces zintensyfikować, ale może to wyglądanie to też jest znak naszych czasów, że to wiesz zmieniło się wraz z rozwojem nowych technologii cyfrowych. Czy myślałaś nad tym albo masz jakieś obserwacje związane z tym, czy tak bywało wcześniej, a jeśli tak, to gdzie się realizowała ta potrzeba? No właśnie, displaying tego wyglądania, odgrywania rodziny też wizualnie? Ta koncepcja displaying families, która była rzeczywiście nie tylko istotną ramą teoretyczną dla mojego badania, ale też taką inspiracją metodologiczną, bo też bazowałam na, na jej założeniach przy całym projektowaniu metodologii swojego badania. Ona została opublikowana tak naprawdę w 2007 roku, więc nie jest to już taka duża, bym powiedziała, nowinka. Ona już jakiś czas. No sobie tak, ale ma 15 lat, a nie 150, sięgając do naszych klasyków socjologicznych. Tak, natomiast to, co jest ciekawe, to to, że ona w zasadzie w ogóle nie jest wykorzystywana do analizowania tego demonstrowania rodzinności online, czy, czy tego cyfrowego demonstrowania, co jest niepowetowaną stratą, ponieważ ta przestrzeń mediów społecznościowych dla nas, jako dla socjologów i socjolożek, jest absolutnie fantastyczną przestrzenią, żeby właśnie tę koncepcję Korzystać. Natomiast ta potrzeba demonstrowania swojej rodzinności, ona towarzyszy absolutnie wszystkim rodzinom i mam wrażenie, że głównie badaczki i badacze wykorzystują ją właśnie do tych opisów niecyfrowego demonstrowania, bo tym demonstrowaniem będzie tak naprawdę każda sytuacja, w której, można powiedzieć, wynosimy naszą rodzinę na zewnątrz, pokazujemy ją publiczności, ale również pokazujemy ją nam samym, czy na przykład członkom naszej poszerzonej rodziny. Jako rodzinę, która działa. To jest takie główne założenie i główny cel tego, tego demonstrowania rodzinności. To jest moja rodzina i ona działa, ja dobrze pełnię w niej swoją rolę. Więc demonstrowaniem rodzinności będzie na przykład rodzinny obiad w restauracji, ale demonstrowaniem rodzinności będzie też na przykład wieszanie na ścianach rodzinnych zdjęć. Czy przyczepianie zdjęcia USG na lodówce? Bardzo popularna praktyka związana z pewnym przechodzeniem, takim procesem tworzenia się nowej tożsamości rodziców. Pamiętam w okolicy mojej mamy jest taki dom, i na ogrodzeniu są powieszone takie ceramiczne podobizny członków rodziny. Rodzice, dzieci i pies. To też jest demonstrowanie rodzinności. W tym domu mieszka ta rodzina, która składa się z rodziców, tej dwójki dzieci i psa. Każda nasza demonstrowana publicznie praktyka jest właśnie tym displayingiem, więc on nie musi się odbywać tylko w przestrzeni mediów społecznościowych. Czy my tego potrzebujemy? To znaczy, czy ci demonstrujący i ci odbiorcy w jakiś sposób w w ten sposób nie wiem, legitymizują taki porządek społeczny. Dlaczego na Instagramie no właśnie te demonstrowane rodzinne zdjęcia cieszą się taką popularnością? No bo cieszą się też popularnością zdjęcia z wakacji, plaża, piasek, cyfrowi nomadzi, cieszą się popularnością różne inne fotografie, które gdzieś można znaleźć, ku radości, gawiedzi. No i właśnie ta demonstrowana rodzina, dlaczego nas to cieszy? Czy to wypełnia nam jakąś lukę, którą teraz boleśnie odczuwamy na przykład? Janet Finch, która jest autorką tej koncepcji, ona zakłada, że wszystkie rodziny muszą być demonstrowane. My potrzebujemy pokazywać obserwatorom, ale również nam samym właśnie to, że ta nasza rodzina działa. Natomiast ona też zaznacza, że ta potrzeba demonstrowania jest silniejsza wtedy, kiedy rodzina odbiega od normatywnego wzorca i tym samym jest bardziej narażona na jakąś podejrzliwość społeczeństwa czy właśnie na brak legitymacji jako rodziny. Natomiast no moje badanie pokazuje, że takie rodziny, które jak najbardziej mieszczą się w tym normatywnym wzorcu, one również potrzebują tego procesu. To jest proces, który tak naprawdę konstytuuje naszą rodzinność i my nieustannie szukamy takiego społecznego rozpoznania dla naszych relacji rodzinnych, więc myślę, że zdecydowanie jest to coś, czego, czego potrzebujemy, mhm. zwłaszcza jeśli mówimy o takim bardzo ponowoczesnym macierzyństwie w które siłą rzeczy wpisana jest pewna niepewność, konieczność określenia się wobec różnych konkurencyjnych wzorców, uwikłanych, przecież socjologowie i socjolożki wiedzą, że macierzyństwo jest instytucją, która jest konstruowana społecznie. Więc myślę, że zwłaszcza w takiej sytuacji właśnie tej niepewności i konieczności określenia się, my potrzebujemy zademonstrować to, że dobrze pełniliśmy swoją rolę. Nie tylko dla tych obserwatorów, którzy... Chcemy, żeby to, to dostrzegli, ale również dla nas samych, żeby przekonać się, że my na, również nas samych, że decyzje, które podejmujemy, są słuszne i finalnie jesteśmy dobrymi matkami. A czy zmieniły się o, oczekiwania, które są stawiane matkom? No bo. Pewnie zmieniła się trochę rola matki z racji no, postępu technologicznego, trochę zmiany społecznej, którą obserwujemy. A czy to jest odpowiedź na zmieniające się oczekiwania, czy one pozostały takie same? Jak patrzyłaś na te profile, to one spełniały te oczekiwania wczorajsze, czy raczej jutrzejsze, jeśli można tak binarnie zapytać? No ja myślę, że te oczekiwania chyba stają się coraz cięższe do uniesienia, dlatego że w gruncie rzeczy te obrazy, które, które ja analizowałam, one fantastycznie korespondowały z taką figurą matki Polki, tradycyjną, Figurą obecną w kulturze yy, matki, która jest gotowa do poświęceń dla swoich dzieci, która nie narzeka na swój matczyny los i, i te poświęcenia no, są warte. Tak, ta cena, którą ona płaci, jest jak najbardziej dla niej warta. Więc, więc więc z jednej strony mamy te tradycyjne oczekiwania, ten imperatyw czerpania radości z macierzyństwa nawet wtedy, kiedy jest ono trudne i raczej nie narzekania, ale z drugiej strony. Zakres oczekiwań się poszerza, bo ta matka Polka, która musi być zawsze dla swoich dzieci, zawsze szczęśliwa, no musi być też, cytując moją promotorkę Małgosię Sikorską, sexy mamą. Ona musi zadbać również o swoją atrakcyjność fizyczną, wpisać się również w te kanony piękna kobiecego. Jednocześnie musi z sukcesem łączyć tę rolę szczęśliwej matki ze zrealizowaną profesjonalistką, która łączy swoją pracę domową ze swoją pracą zawodową. Więc myślę, że coraz ciężej jest tym, tym oczekiwaniom sprostać i tak naprawdę te normy stają się coraz bardziej wymagające. A czy w takim świecie opresyjnym, no bo to co, to, co opowiadasz, to, co pokazujesz, to jest taka naprawdę ciężka robota do wykonania. I jeszcze, żeby towarzyszyła nam w tym wszystkim kamera, czy też telefon, który będzie transmitował to naszym fanom, setkom tysięcy fanów na, na Instagramie, to wydaje się takim zajęciem wszechogarniającym. A czy wśród tych zdjęć, czy też profili, które analizowałaś, były też takie ujęcia. Nonfiction, które pokazywały, że, że te wzorce to jedno, ale rzeczywistość czasami jest nie tak sexy, nie tak perfekcyjna i nie tak spełniona, a dzieci nie są tak rumiane i różowiutkie jak na, jak na zdjęciach. Czy, czy to nonfiction gdzieś tam przebijało, czy ten ruch, no bo kilka lat temu to było super na topie, żeby opowiadać o takim macierzyństwie brudnym, to zdaje się właśnie i Maja Bohosiewicz i, i, i Zosia Zborowska. Nie śledzę wnikliwie, ale wydaje mi się tak z wiedzy popkulturowej, że, że one pokazywały te blaski i cienie, raczej cienie macierzyństwa. Czy te treści też są obserwowane wśród tych najpopularniejszych postów, które analizowałaś? Wśród tych, które ja analizowałam i tych, które, że tak powiem, wpadły do mojej próby, niestety nie. To znaczy było ich niezwykle mało. Pojedyncze były takie obrazy, które ja kodowałam, ponieważ w tym procesie moim analitycznym ja nadawałam pewne znaczenia i pewne, można powiedzieć, metki tym obrazom w czasie procesu kodowania i wśród tych kodów, których używałam, bardzo rzadko używałam na przykład kodu bałagan albo kodu nieperfekcyjna przestrzeń. Ta przestrzeń na przykład, w której były zdjęcia wykonywane, zwykle była jednak absolutnie perfekcyjna. W tej przestrzeni domowej ta mama zwykle również była perfekcyjna, ubrana no, no, nie w dres, zdecydowanie nie w dres. A tylko... jak dres, to odpowiedni, z mokotowskiej. Tak, chociaż <laughs> bardzo rzadko dres, pomimo tego, że to moje badanie objęło również fragment lockdownu, i pomimo tego, że tam się znalazł lockdown, to te dresy nie były zbyt częste. Natomiast to jest pewna też pewnie specyfika tej, tej, tej mojej próby. Ja wiem, że są takie profile na Instagramie, które właśnie pokazują to macierzyństwo bez lukru. Natomiast akurat właśnie te profile, które znalazły się w mojej próbie, te popularne profile. One tego raczej nie pokazywały. A nawet jeśli pokazywały, można powiedzieć, cienie macierzyństwa związane na przykład ze zmęczeniem czy z chorobą dziecka, to raczej zawsze. One kończyły się uśmiechem. Było warto. Gościa, ale zapytam Cię jeszcze o metodologię badania, bo jak człowiek tak słucha, a nie jest socjologiem, który pracuje w przestrzeni cyfrowej, no to myśli sobie, wezmę do ręki telefon, zajrzę na Instagrama, zrobię badanie socjologiczne. I tam chyba coś w międzyczasie się musi zadziać, o czym tak wspominałaś tutaj mimochodem, żeby z takiego przeglądania internetu do badania socjologicznego pogłębionego mogło, by ten proces mógł nastąpić w pełni dojrzale i świadomie. Jakbyś mogła tak krok po kroku w w skrócie opowiedzieć, jak Twoje badanie było realizowane i na czym polega badanie takich materiałów wizualnych, które znajdujemy w sieci. Tak, zaczynając od samego początku, i to jest chyba taka, mam wrażenie, metoda, która jest często stosowana przez badaczy i badaczki, którzy badają Instagram. To jest takie zlokalizowanie, zidentyfikowanie hashtagów, czyli słów kluczowych, charakterystycznych dla, dla zjawiska, które chcemy badać. I w moim przypadku ja sobie takie hashtagi zidentyfikowałam. To był hashtag oczywiście hashtag Instamatki, ale również hashtag Instadziecko. Jestem, bo jesteś, moje wszystko, to są również takie hashtagi, które instamatki często stosują. I następnie przeszukiwanie treści zamieszczonych na Instagramie właśnie otagowanych tymi słowami kluczowymi. Natomiast. Ja również byłam świadoma tego, że Instagram jest bardzo mądrym narzędziem i podpowiada nam, że do, do zobaczenia to co on chce, żebyśmy my zobaczyli. Więc ja stosowałam taką ten mój proces wyłaniania tych profili do analizy. i Stosowałam taką metodę w nim, że po prostu przez pięć dni obserwowałam absolutnie wszystkie zdjęcia na Instagramie, które się pojawiły oznaczone tymi wybranymi hashtagami. Była to bardzo żmudna praca. Ile tak średnio takich zdjęć przez twoje ręce przechodziło dziennie? O ja już nawet nie Żeby pamiętam. Żeby sobie skalę, to są Tysiące, dziesiątki tysięcy, Tak, setki. myślę, że dziesiątki tysięcy. Praca zdjęć. socjologa jest wiedzy wymagająca poświęcenia. <noise> tak jak wspominałam, to badanie było realizowane w lockdownie częściowo, więc... Trochę tłumaczy to, skąd miałeś tyle czasu. <noise> tak, tak, to trochę wyjaśnia. Łatwo było to badanie zrobić z kanapy. Natomiast jak już analizowałam, tak wchodziłam w każde zdjęcie oznaczone tym hashtagiem, następnie wchodziłam na profil i sprawdzałam, czy ten profil spełnia moje kryteria włączenia. Następnie z tych wszystkich profili... Które w ten sposób zebrałam, wybrałam 10 najpopularniejszych. I na tych 10 najpopularniejszych profilach opisywałam wszystkie zdjęcia, które zostały zamieszczone w ciągu 6 miesięcy wstecz i 1724. Tak, tyle wyszło ich łącznie. I później z nich wybrałam tych 100 najpopularniejszych, ponieważ zależało mi rzeczywiście na analizie najpopularniejszych zdjęć z najpopularniejszych profili. Używałam do tego opcji sortuj od najnowszych, nie od najpopularniejszych, bo właśnie chciałam się trochę wymknąć tym algorytmom Instagrama. Tu też pojawia się taki problem natury etycznej, związany z tym, że moje respondentki lubię tak myśleć o, o kobietach, które obserwowałam jako o swoich respondentkach one w gruncie rzeczy nie wiedziały, że ja jako badaczka je obserwuję, więc można to trochę porównać do takiej obserwacji niejawnej, więc dla mnie było bardzo ważne, żeby przez cały czas, kiedy ja prowadziłam to badanie i analizy, te profile miały publiczny charakter, czyli nie były zamknięte, bo czułabym się źle, gdybym otrzymała zgodę na obserwowanie bez ujawnienia, że jestem badaczką, która prowadzi badanie. Więc tutaj ten wymiar etyczny również się pojawił i również wymagał, wymagał mojej refleksji. No i cóż, później należało te wszystkie zdjęcia pobrać na komputer i poddać właśnie kodowaniu i analizowaniu. Kodowanie i analizowanie po socjologicznemu, a po naszemu, to jaka czynność? Co, co, co się dzieje z takim zdjęciem, kiedy socjolog mu się przygląda i stara się je zakodować? No właśnie, ja tak jak wspominałam, stosowałam zarówno analizę treści, która jest takim narzędziem szeroko stosowanym w socjologii, ale również semiologię. Ja te zdjęcia wrzucałam do programu, a następnie nadawałam im właśnie takie metki, związane z tym, co ja właściwie na tych zdjęciach widzę. Świętą rodzinę. Ale zanim napisałam. I nie bałagan. Zanim napisałam, że widzę świętą rodzinę, czy na przykład, że widzę grzeczne dziecko, ponieważ ten kod również był dosyć często używany. To najpierw to, to są kody, które powstały spod kodów. To są takie kody, już takie analityczne kategorie, które ja wyprowadziłam. Na przykład z takich składowych kodu grzeczne dziecko, jak statyczna poza, czy złożone rączki, czy kokardka w upiętych gładkowłosach. Starałam się opisać te zdjęcia możliwie jak najbardziej gęsto, żeby później wytworzyć z nich te bardziej ogólne takie kategorie już szukające troszeczkę znaczeń ukrytych w tych zdjęciach. I następnie z tego móc zobaczyć, jaki obraz dzieciństwa i macierzyństwa i rodzinności wyłania się z tego zebranego materiału. Ja słucham ciebie z wypiekami na twarzy, bo, no bo praca socjologa jest mi bliska i dalej uwielbiam to, o, o czym opowiadasz. Natomiast być może słuchacze są zaskoczeni, jaka żmudna jest praca, analityka takich danych, bo z przeglądania na kanapie do kodowania 1724 zdjęć, to, to, jest, to jest kilka miesięcy, mam głosować, co teraz przed tobą, bo te zdjęcia są już zakodowane. To, co już powiedziałaś, to wiesz, czy będziesz rozwijać to badanie, czy kontynuować, czy w którąś stronę jeszcze pogłębiać, na przykład w poszukiwaniu Ojców albo dzieci nieuczesanych na tych zdjęciach? To badanie, przyznam szczerze, jest już zamknięte. Powstały z niego dwie publikacje, jedna jest w trakcie, w trakcie pisania, jeszcze od czasu do czasu się nim chwalę w różnych miejscach. Natomiast nie ukrywam, że teraz w swoim doktoracie skupiam się na nieco innych tematach, choć również związanych z rodzicielstwem i praktykami rodzicielskimi, przede wszystkim z macierzyństwem. Natomiast nie wykluczam, że do tego tematu Instamatek wrócę. Właśnie to, co powiedziałaś o ojcostwie w mediach społecznościowych, to jest fenomenalny, niesamowicie ciekawy Wątek do, do analiz. Insta ojców jest na pewno mniej niż Insta matek, co też nam, jako socjolożkom, od razu zapala pewną lampkę, dlaczego tak jest. 3000 tysiące urlopów rodzicielskich wziętych przez ojców rocznie w Polsce, to myślę, że jest skorelowane z tą, z tą refleksją, o której mówisz. Tak, zdecydowanie. No i właśnie, tak jak wspomniałam, ja tylko zahaczyłam o lockdown, nie rozwijałam tej refleksji dotyczącej tego, jak pandemia zmieniła te wzorce i czy na przykład ojców w pandemii być może na tych profilach było więcej, ponieważ Moje analizy zakończyły się w kwietniu 2020 roku. Ale być może to jest kolejny wątek do badań, żeby zobaczyć właśnie, na jak to się zmieniło przed pandemią, w trakcie pandemii i miejmy nadzieję po pandemii. Więc nie wykluczam powrotu do tego tematu, choć nie ukrywam, że na chwilę obecną to badanie jest raczej już zamkniętą, zamkniętą formą. To była rzeczywiście żmudna praca, choć muszę sprostować, że ja analizowałam tylko tak szczegółowo tylko 100 fotografii, nie 1724. 1724 służyły mi do wyłonienia tej ostatecznej, ostatecznej próby. I to też było badanie realizowane na poziomie studiów magisterskich. W związku z czym miałam ograniczone moce do działania ale może kiedyś w formie jakiegoś większego projektu badawczego... można by było do tego tematu wrócić. A może to też jest sugestia dla naszych słuchaczy... żeby wzięli telefony w ręce. Może nie szukali ojców na Instagramie. Chociaż, jak powiedziałaś, jest to wątek nie zbadany do końca... więc być może ta nisza jest warta uzupełnienia. No ale właśnie, takie badania materiałów dostępnych w sieci... świetny pomysł na pracę magisterską... świetny pomysł na badania na studiach doktoranckich... świetny pomysł w ogóle na badania, które mają coś wnieść... do naszej wiedzy o społeczeństwie. A dziś, Magosia, wniosłaś bardzo wiele... Pokazałaś nam, jak ten z pozoru postępowy obszar mediów cyfrowych potrafi odtwarzać bardzo tradycyjne i tak może nieco uwierające niektóre z nas wzorce rodziny. Dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że będzie jeszcze okazja wrócić do opowieści o kolejnych projektach badawczych, o tych, które zaanonsowałaś na końcu. Będziemy się przyglądać, będziemy śledzić i z pewnością wrócę z zaproszeniem za kilka miesięcy, jak już będziesz miała kolejne ciekawe wyniki. Naszym gościem była dzisiaj Małgosia Gawrońska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze Szkoły Doktorskiej. Nauk Społecznych. Dzięki, się. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci.